kiedy przyjaźnisz się z duchem, życie nigdy nie jest nudne. Jestem duchem, ale nie szukam otuchy. Duch Alan uwielbia poezję, ale nie lubi sprzątania. Moje życie jest trudne, ale nigdy nudne. Jego żyjący przyjaciel Robert tak się skupił na sprzątaniu, że nawet nie zauważył swojego przyjaciela ducha. O nie! Alan, trzymaj się! Wyciągnę cię! Proszę, pospiesz się! Mam alergię na kurz! Teraz już wiemy, skąd bierze się niechęć Alana do sprzątania. Jak się tu wcisnąłeś? O, psik! Co za okropne miejsce! Mówią, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ale co będzie, jeśli twój pies to duch? O nie! Jasper, zaczekaj! Uspokój się i zachowuj się jak dobry piesek. Teraz lepiej. Chodźmy! Kto by pomyślał, że nawet psy duchy wymagają tresury? Jasper chyba chce się wymknąć. Hej! Hej! To moje ulubione trampki! Twój niewidzialny zwierzak źle się zachowuje. Przepraszam, jest taki młody. Zły pies. Teraz to już przegiąłeś. To był pies? Nie jestem zwykłym psem. Jestem psem duchem. Hał! Chodząc po ulicy z kumplem duchem, nikogo nie musisz się bać. Stój, chłoptasiu. Wyskakuj z kasy. Tak. Słyszałeś. Dawaj kasę. Hej, moja czapka! Tak, chyba mam teraz ważniejsze rzeczy do roboty. Chodź, Robert! Co? Boisz się? Co się dzieje? Wybacz, już nigdy więcej tak nie zrobię! Uciekaj, tchórzu! Dobra robota, Robert! Michał zdecydował się urządzić imprezę i zaprosił wszystkich, ale ma specjalnego przyjaciela, któremu niepotrzebne jest zaproszenie. To jego domowy duch, Jakub. Okej, prawie gotowe. Hej, Jakub, musimy jeszcze tylko zawiesić kulę disco. Zostań tu, przyniosę ją. Proszę, potrzymaj na chwilę. Ja wezmę taśmę. Okej. Ups, Michał chyba zapomniał o taśmie. Teraz Kuba musi trzymać kulę przez cały wieczór. Znajomi Michała nie mogą wiedzieć, że tu jest. Au, okulary? To moje! Wybacz, Karola, nie chciałem. Ach, też bym potańczył. Cóż, Kubę omija cała zabawa. Duchy czują się czasem samotne. Myślisz, że przyjaźń z duchem jest fajna? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Utknął tam? Trochę to zajmie. Alan, czekam na ciebie. Kilka minut i zacznę grać bez ciebie. Wybacz, za dużo zjadłem. Szkoda, że nie mam ze sobą pada. To nie problem. Proszę bardzo. Wow, super, włączaj. Zaraz. Robert, nie widzę ekranu. Nie słyszę cię! Wygrywam! Ha, ha, ha! Juhu! Ale jestem zmęczony. Prześpię się chwilę. Kuba. Też przespałbym się w powietrzu. Ale nie jesteś duchem. Tylko duchy tak potrafią. Ale możesz mnie nauczyć, prawda? Tylko mnie podnieś. Czy to takie trudne? Okej, spróbujmy. Wow, ja latam! Jesteś gotowy? Puszczę cię. Widzisz, a nie mówiłem? To nie fair, spanie na kanapie to nuda. Ta książka jest ciekawa. Bu! Aha, to znowu ty? Próbuję tu czytać. To nie jest śmieszne. Dla mnie jest bardzo śmieszne. Haha, Michał myśli, że go nie widzę. Bu! Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Hej, to nie fair. Tylko duchy mogą straszyć. To nasza praca. Teraz jesteśmy kwita.
Jak myślisz, co robią duchy, kiedy im się nudzi? Oczywiście robią ludziom kawały. Ale pycha. Hej, Karolina, nie przeszkadzaj mi w śniadaniu. Karolina, spadaj, jem. Jeśli chcesz mnie wystraszyć, musisz się bardziej postarać. O, rany. Dziewczyny, wchodźcie. Siadajcie. Film był super. Sceny walki były niesamowite. Mówiłam, że ci się spodoba. Ale z niej szczwany lis. Au, co się dzieje? Moje włosy! Michał, przestań! Przestań natychmiast. Nieważne, to klimatyzacja. Jaka klimatyzacja? Już nigdy tu nie przyjdę. W tym domu nie ma miejsca na pogromców duchów. Michał rozwiązał wiele problemów naraz. Jak dobrze jest mieć przyjaciela ducha. Przyjaźń z duchem nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Ale mieszkanie z nim może być dość nieprzyjemne. Fuj, wszędzie tu pełno ektoplazmy. O nie! Fuj, tutaj też! Ech, chyba sobie żarty robi. Kto to wszystko posprząta? Juhu, czas na obiad. Pięknie pachnie. Fuj, ale to obleśne. W porządku, to już przesada. Ludzie myślą, że duchy niczego się nie boją, ale tak naprawdę też mają swoje fobie. Wow, super! Złapię cię teraz! To tylko żart. Mam cię! To był okrutny psikus. Nie spodziewałem się tego po tobie. Jakub? Tak, kocham ten kawałek. Jakub, dlaczego tańczysz? Jestem w dobrym nastroju. Wajbuję. Kumasz? Tak, powodzenia. Te duchy potrafią być takie dziwne. Hej, bawmy się dalej. Od tak dawna czekam na tą premierę. Halo? Bilet poproszę. Oczywiście, sekundkę. O nie, zostawiłam mój bilet w domu. Wybacz, musisz mieć bilet. Jak mogłaś przyjść do kina bez biletu? Wybacz, Karola. Byłam pewna, że miałam go w kieszeni. Z kim ona gada? Dziwna dziewczyna. Może spróbujemy innym razem. Nie ma mowy. Odwrócę uwagę ochroniarza. Nie wpuszczę cię bez biletu. Okej. Co cię tak śmieszy? A, co to było? A, moje ucho. Wszystko w porządku? Kto tam? Nie dotykaj mnie. Nikogo tu nie ma. Au! Zadziałało. Chodźmy. Ale mi się nudzi. Alan, zróbmy sobie kilka fotek. Dobra, jestem gotowy. Uwielbiam robić fotki. Czekasz na kogoś? Nie. To dziwne. Ja otworzę. To wykrywacze zjawisk paranormalnych. Dobry wieczór. Co tu masz? Zdjęcie? Tak jak podejrzewaliśmy. Alan, znowu? Musimy to skonfiskować. Może pokażemy to Jakubowi? Tak, w końcu to jego pierwszy żyjący przyjaciel. Wow! Alan, to ty przy piramidach. Nic się nie zmieniłeś. Masz takie ciekawe duchowe życie. Teraz nasza fotka też tu jest. Jej! Możesz podzielić się myślami. Byłeś w Egipcie? Mieszkałem tam przez 90 lat. Prosimy o uwagę. Nie rób tego! Dziwnie się czuję. Ale na czym skończyliśmy? Nieważne. Zróbmy sobie fotkę. Nie, dziękuję. Skończyłem ze zdjęciami. Hihi, w samą porę. Bu! Mija, popsułam sobie przez ciebie makijaż. To wszystko, na co cię stać? Ale ja się dopiero uczę. I całkiem nieźle mi idzie. Ups. Właśnie widzę. Nowym duchom ciężko jest się przyzwyczaić do ich nowego życia. Ale kontrola nad nowymi mocami jest jeszcze cięższa. Takie to śmieszne, co? A masz. Hej. Teraz jest lepiej. Ale musimy nadal popracować nad precyzją. Podobał się wam nasz filmik? Więc dajcie lajka, subskrybujcie i nie zapomnijcie kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!